Cześć, witam Was serdecznie na moim kanale Mikołaj Paweł Cichecki. Porozmawiajmy o sporcie. Zgodnie z obietnicą pobawię się w selekcjonera. Cichecki Mikołaj z selekcjonerem. Przedstawię Wam dzisiaj w odcinku, jakich piłkarzy ja bym zabrał na mundial, których zawodników z tej kadry 46-osobowej bym wybrał, gdybym był selekcjonerem. Moi drodzy, tutaj właśnie Wam pokazuję, jak rozpisałem tych wszystkich zawodników, a i teraz będę Wam po kolei opowiadał. Doskonale zdajecie sobie sprawę, że Czesław Michniewicz na mundial zabierze 4 bramkarzy. Gdybym ja był selekcjonerem, zabrałbym 3, wolałbym zdecydowanie mieć więcej tych piłkarzy w pomocy. W związku z tym życie, tak powiedzmy sobie szczerze, jest pewnego rodzaju wyborami. Czasem trzeba mieć dylematy. Okej, mamy utalentowanych tych bramkarzy, więc ja bym po prostu zdecydował się na Grabarę albo na Drągowskiego. Szczęsnego bym zabrał, Skorupskiego, czyli bramkarza numer 1, numer 2. I jeżeli chodzi o bramkarza numer 3, tutaj stawiam na Grabarę. Dlaczego akurat na tego piłkarza FC Kopenhagi? Bo ten były zawodnik młodzieżowej reprezentacji zachwycił mnie w tych spotkaniach Champions League. Pamiętam zeszły sezon Ligi Duńskiej, kiedy były bramkarz Liverpoolu zachwycał nas właśnie w tej lidze duńskiej. Po kontuzji wrócił. Trener, mimo tego, że miał doświadczonego bramkarza w drużynie z Kopenhagi, ale mimo tego wracającego już po kontuzji, Grabarę wystawił i on bronił fenomenalnie w tych spotkaniach przeciwko Manchesterowi City. W związku z tym na Grabarę bym postawił. Powiecie mi, że Skorupski ma zdecydowanie, że Drągowski ma zdecydowanie większe doświadczenie. Obecnie bramkarz Specji. To jest prawda, będąc zawodnikiem Jagiellonii Białystok fenomenalnie prezentował się, zapracował później na transfer do Fiorentyny, następnie trafił właśnie do Specji, ale życie jest po prostu, trzeba decydować się, wybierać i w związku z tym po prostu bym postawił na Grabarę, który jest młodszy i w ostatnim czasie bardziej mnie zachwyca niż były zawodniki Jagiellonii Białystok. A właśnie tutaj moim zdaniem obecnemu selekcjonerowi, Czesławowi Michniewiczowi, brakuje jakby pewnego rodzaju, bym powiedział, takiej decyzyjności. Nie trafia do mnie to tłumaczenie na ten temat, że są kontuzje i kiedy Szczęsny na Euro 2016 miał uraz, to Kwiatkowski musiał wejść. Powiem Wam szczerze, że jednak, powiedzmy sobie szczerze, to jest mundial, maksymalnie może 2 bramkarzy zagra. Byliśmy do tej pory przyzwyczajeni, że zawsze na tych wielkich imprezach grało zwykle 3 bramkarzy wystarczy, więc ja jednak wolę na innej pozycji mieć tych zawodników. Tu już zbyt długo o golkiperach nie będę opowiadał, z uwagi na to, że kandydatura Szczęsnego i Skorupskiego jest jasna, bramkarz numer 1, numer 2. I teraz jeżeli chodzi o obrońców, rozdzieliłem na defensorów i wahadłowych. Obrońców, zabrałbym Bednarka, Glika, Kiwiora, Wieteskę, Dawidowicza, Jędrzejczyka. Czyli jak widzicie, mamy 6 obrońców. Tutaj postawiłem na wszechstronność tych zawodników. Z uwagi na to, że bym grał podobnym systemem jak Czesław Michniewicz, czyli bym grał na 3 obrońców i 2 wahadłowych, więc jednak tych defensorów muszę mieć, ale także ci obrońcy są wszechstronni. Bym grał Bednarkiem, Glikiem i Kiwiorem, moi drodzy, czyli jakby ci nasi podstawowi zawodnicy. W razie czego, jako zastępcy, albo może w zależności od tego, jakby się na treningu prezentowali, to mogliby wygryźć Bednarka, który nie gra w Aston Villa, moi drodzy. Więc jak widzicie, Wieteska, który w Clermont gra regularnie, moi drodzy, Czesław Michniewicz tego piłkarza zna, w związku z tym na tego młodego zawodnika, który radzi sobie przyzwoicie w lidze francuskiej, bym postawił. Zabieram Jędrzejczyka. Dlaczego? Dlatego, że ten piłkarz ma doświadczenie. Był na Euro 2016, na Mundialu 2018, a powiedzmy sobie także szczerze, jest to piłkarz, który w razie czego
w każdej chwili może wejść na boisko i nie pęknie, bo ma to doświadczenie, że grał na tym Euro, nawet na ostatnie minuty, na ostatnie 20 minut, a nawet jeśli nie będzie grał regularnie, to jest taki piłkarz, który gdy dowiedziałby się w tym trzecim spotkaniu albo pucharowym, grasz od pierwszej minuty, nie przestraszyłby się, bo ma takie doświadczenie i to też zauważcie, że Jędza popularny, nieraz grając w reprezentacji, wchodził na wyższy poziom, grał zdecydowanie lepiej niż w rozgrywkach ligowych. Dawidowicza zabieram, ponieważ że podobnie jak Jędza jest wszechstronny, bo Jędza może grać na lewej, na prawej, na środku defensywy. Dawidowicz potrafi grać w trójce obrońców, ale także w razie czego może być jako taki defensywny pomocnik. Także to też jest ważne, że ten piłkarz Werony, mimo tego, że w ostatnim czasie nie grał z uwagi na to, że dostał czerwoną kartkę, pauzował w tym sezonie, kontuzje go prześladowały, nie miał dużo minut, ale to jest taki piłkarz doświadczony, który potrafiłby się godzić z rolą rezerwowego jak Jędza, no tak Helik czy Kędziora, inni piłkarze jakby mnie nie przekonują. Musiałem się zdecydować, więc tak jak postawiłem na tych zawodników, tym bardziej, że jeszcze w razie czego Bieli, który wśród pomocników jest, mógłby wrócić do obrony, gdybym miał problemy na tej pozycji. Teraz moi drodzy, no Bednarek, mimo tego, że nie gra w Aston Villa, to no tak wygląda sytuacja polskiej piłki, że nie mamy wielu obrońców, że nagle z zawodnika, który od właśnie Mistrzostw Świata 2018 roku gra regularnie w tej kadrze, jest podporą obok Glika, no nie mamy takich zawodników, że moglibyśmy tego piłkarza skreślić, więc mimo tego, że w ostatniej chwili stracił jakby miejsce, nie gra regularnie w Aston Villa, ma mniej minut w tym sezonie, to jednak musi jechać. Glik, wiadomo, podpora polskiej reprezentacji, jeszcze się nie znalazł taki następca jego, więc były zawodnik Palermo, Ostoja defensywy u mnie jest i tak jak wam mówiłem, Kiwior i Witeska to są w ostatnim czasie, ci piłkarze są wielkim odkryciem, zarówno właśnie Kiwior w zeszłym sezonie grał świetnie, były zawodnik Legii Warszawa w tym sezonie zachwyca w lidze francuskiej, Jędza to tutaj doświadczenie, bym powiedział to piłkarz do robienia dobrej atmosfery i także zawodnik, który może w każdej chwili wejść na te boisko, nie pęknie, podobnie jak Dawidowicz, który już ma 27 lat, masę spotkań w Serie A, także w razie czego jaki taki bym powiedział dubler, choć za czasów Paulo Sousy także prezentował wysoki poziom. Teraz przechodzę do wahadłowych. Tutaj zabieram Kasza, Bereszyńskiego, Zaleskiego i Frankowskiego, moi drodzy. I tutaj też jest, bym powiedział, pewnego rodzaju wszechstronność, bo w razie czego Zalewski, który jest jakby moim numer jeden na tej lewej stronie, może zagrać nawet w środku pomocy, może zagrać na skrzydle, jeżeli bym przychodził na system 4-4-2. Ten zawodnik Romy, no utalentowany, daje mi wiele opcji. Kasz, wiadomo, że zawodnik Aston Villa to jest nasz numer jeden i to też jest piłkarz wszechstronny, który także może zagrać się w środku pola. Pamiętacie jak tak grał w Nottingham Forest, czy może także grać na skrzydle, jest wahadłowy. No i tutaj Bereszyński, popularny Bereś, wielokrotnie kiedy wchodził, zastępował byłego zawodnika na Nottingham Forest, no powiedzmy sobie szczerze, nie zawodził. Jest kapitanem Sampdorii, gra regularnie w lidze włoskiej, więc jako dubler, zastępca Kasza jest idealny. I tą stronę właśnie prawego wahadła mamy bardzo dobrze zabezpieczoną. Na lewej stronie właśnie Zaleski, no i dla mnie jego zastępcą w razie czego jest Frankowski, no bo ten zawodnik gra regularnie w Ligue 1. Barwach Lens. Może nie ma takich oszałamiających liczb, ale gra w silnej lidze i w razie czego także może być skrzydłowy, może w środku pola grać, bo także tak czasami grał w lidze francuskiej, więc widzicie, ta moja drużyna jest wszechstronna, że to jest ważne na mundialu, że gdy są kontuzje, kartki, to piłkarze mogą mi zabezpieczyć odpowiednie pozycje, a tacy piłkarze jak Reca, Puchacz, moi drodzy, nie przekonują mnie, bo Reca miał kontuzję, grał, jakby mimo, że to zawodnik ma potencjał, gra dobrze w ofensywie, to jednak mnie w tej reprezentacji nie przekonał. Puchacz, no powiedzmy sobie szczerze, no ostatnio debiutował w Bundeslidze, no ale powiedzmy sobie szczerze, tak nie gra, jest duży potencjał, no jedna jaskółka wiosny nie czyni. Gdyby były zawodnik Lecha Poznań,
trafił do Turcji, tam bym grał regularnie, miał liczby, to może nawet by znalazł się w mojej kadrze, ale powiem Wam szczerze, że wolę Frankowskiego od Puchacza i Recy. Jeżeli chodzi o pomocników, zabieram Bielika, Grosickiego, Kamińskiego, Krychowiaka, Skurasia, Szymańskiego, Zielińskiego, Żurawskiego i Klicha. Wiadomo, jeżeli chodzi o Krychowiaka, Krychowiak i Bielik, w razie czego są u mnie w pierwszym składzie, sytuacja wygląda tak, że Bielik może zagrać w razie problemu w defensywie, na środku defensywy. Ostatnio właśnie po tym, jak najważniejsze jest to, że wyleczył kontuzję w Championship, Barbar Birmingham gra regularnie, moi drodzy. To jest najważniejsze. Do tego dochodzi Krychowiak. Jak zauważyliście, nie ma lepszego od tego piłkarza. Jest to zawodnik, który jakby na tym międzynarodowym poziomie nie zawodzi. I w ostatnim czasie trenuje. No, popularny Krycha jedzie u mnie na mundial. I tutaj właśnie w razie czego zabieram Żurkowskiego. No bo Góralskiego bym powiedział, no poniósł kontuzję. I tak tutaj miałem pewnego rodzaju dylemat. Czy postawić na Damiana Szymańskiego, czy na Żurkowskiego. No bo były zawodnik Wisły Płock. Gra regularnie w lidze greckiej. Ma liczby. Ateny, ale postawiłem jednak na silniejszą ligę, na Serie A. Co prawda nie gra w tym klubie regularnie, ale w spotkaniach reprezentacji Żurkowski pokazał, że w razie czego może być alternatywą dla Bielika, że może współpracować razem z właśnie Krychowiakiem, czy ewentualnie Żurkowski z Bielikiem. Zabieram go jako rezerwowego, bo widzę u niego większy potencjał niż u Damiana Szymańskiego, choć to też jest bardzo dobry zawodnik. Jeżeli chodzi o tych środkowych pomocników, no to mamy tutaj Sebastiana Szymańskiego i Piotra Zielińskiego, którzy grają u mnie w pierwszym składzie. Ale w razie czego, gdy któryś z nich jest, bym powiedział, bez formy na ostatnie minuty, to w razie czego mogę przesunąć tu, pokombinować, bo mogę Zaleskiego na środek właśnie pomocy za Szymańskiego wprowadzić, mogę właśnie Frankowskiego, co Wam powiedziałem, taki manewr przeprowadzić. I tutaj też się zastanawiałem, czy Kozłowski, czy Klich. Zdecydowałem się, że mimo tego, że były zawodnik, tak bym powiedział, Wolfsburga, nie gra w Leeds United regularnie, jest rezerwowym, to jednak tu postawiłem na doświadczenie, że jednak zadziałał pewnego rodzaju sentyment. Pamiętacie tą piękną asystę w spotkaniu przeciwko Albanii, kiedy dograł idealnie do Świderskiego. Też jest pewnego rodzaju zawodnikiem takim, bym powiedział, to też jednak reprezentacja, to jest pewnego rodzaju grupa, automatyzmy, zabierając kilku piłkarzy, którzy w tej kadrze nie byli, jak na przykład Skurasia, no to jednak warto pozostawić tą hierarchię. Można byłoby zabrać Kozłowskiego, który w lidze właśnie, moi drodzy, holenderskiej, gra regularnie, notuje liczby. Można było zabrać Karbownika, ale stwierdziłem tak, że właśnie jeżeli chodzi, bo w ostatnim czasie Karbownik zachwyca w drugiej Bundeslidze w barwach Fortuny, ale jednak tutaj jednak postawiłem na innych wahadłowych i stwierdziłem, że Karbownik jednak w środku pomocy mógłby też zagrać, ale chciałem zabrać więcej pomocników i tak się zastanawiałem. Klich, czy właśnie Kozłowski. I postawiłem jednak na Klicha, bo Klich jest lepszy technicznie, moi drodzy, i bardziej doświadczony. Jeżeli chodzi o skrzydłowych, no to sytuacja wygląda tak, że gdy zmieniamy system, będziemy gonić wynik, czyli jako takich jokerów, no to trzeba mieć tych skrzydłowych. Tutaj postawiłem na Skurasia, na Grosickiego i jeszcze, moi drodzy, na Kamińskiego, moi drodzy. No bo Kamiński w Wolfsburgu zachwyca nas, ma gole, ma liczby, jest utalentowanym piłkarzem. Pokazał to w zeszłym sezonie, będąc zawodnikiem Lecha Poznań, i także dobrze przyjął się w Bundeslidze, moi drodzy. No i Skóraś, czyli potencjalny następca Kamińskiego w Lecha, w ostatnim czasie ma fenomenalne pół roku. No powiedzmy sobie szczerze, że to jest dziecko John van der Broma. Niektórzy na początku narzekali, że to nie jest to samo co Kamiński, że nie da rady, a ten właśnie skrzydłowy Lecha Poznań zachwycał nas, potrafił strzelić w dwóch meczu z Villarreal
aż 3 bramki. Ogólnie zachwycał nas w europejskich pucharach, także w polskiej ekstraklasie zdobywał gole. No to taki skrzydłowy już długo w tej polskiej lidze nie pozostanie. Zresztą w wywiadzie, którego udzielił meczykom, mówił o tym, że nic niewiele nie zmienił w swojej diecie, tylko jedynie popracował nad swoją głową, zmienił trochę takie podejście mentalne. I to wszystko sprawiło, że potrafił się wznieść na ten, bym powiedział, international level, plus do tego zaufanie trenera John van der Broma i mamy, bym powiedział, wybuch formy skrzydłowego Lecha Poznań. No i Grosickiego zabieram, bo to w każdej reprezentacji jakby pewnego rodzaju muszą być piłkarze atmosfericze. Powiedzmy sobie szczerze, zawodnicy do zadań specjalnych, tak jak Adam Nawałka miał swojego zadaniowca, czyli Sławomir Peszko wchodził w odpowiednim momencie, na ostatnie 15 minut miał zmienić oblicze spotkania, miał być takim jokerem. No i właśnie Grosicki byłby w mojej kadrze takim zawodnikiem, no bo piłkarz, który grał w lidze francuskiej, w lidze tureckiej, w Premier League, także w polskiej ekstraklasie także ma liczby. Choć w ostatnim czasie Pogoń Szczecin nie zachwyca, to jednak popularny Grosik zdobywa gole, ma asysty, jest przykładem dla wielu młodych zawodników, takich jak Kowalczyk w Pogoni Szczecin, więc jako taki joker na ostatnie 15 minut liczyłbym na jego szybkość, na przebojowość, także na to, że razem z Jędzą rozrusza tą grupę, bo uznaje podobną zasadę jak Czesław Michniewicz, że jednak w kadrze też muszą być jakby piłkarze muszą tworzyć grupę taką, która musi ze sobą współpracować. Patrzę tak, czy wam wyjaśniłem, bo wiadomo, Szymański, Zieliński, to nie ma o czym tutaj mówić. Jestem ciekaw, jaką wy kadrę byście, jakich piłkarzy zabrali. No i zabieram 4 napastników. Lewandowski, Milik, Świderski, Piątek. Wiadomo, Buksę wykluczyła kontuzja i tu mógł być pewnego rodzaju dylemat między Kownackim. Robert Lewandowski, napastnik numer 1, wiadomo. Milik, też nie ma o czym dyskutować. Świderski, numer 3, także. Tutaj to są zawodnicy, którzy zdobywają bramki. Lewandowski, napastnik klasy światowej, Milik europejskiej, Świderski też europejskiej. I tu mógłby się wydawać pewnego rodzaju dylemat, czy zabrać Piątka. Były zawodnik Werony w ostatnim czasie właśnie zdobył swoją 3. bramkę w Serie A, gra w barwach Salernitany, moi drodzy. I co jest najważniejsze, może tych bramek nie ma za wiele. Może nas w ostatnim czasie rozczarowywał, ale to najważniejsze jest to, co pokazuje w polskiej reprezentacji. A ten zawodnik, gdy spojrzymy na jego statystyki, potrafi prawie około, tak co drugim spotkaniu, zdobywać gole. Gdy potrzebowaliśmy jego pomocy, wchodził i jako taki joker zdobywał bramki, jako taki zastępca Roberta Lewandowskiego. To jest turniej, on może się przydać w tym spotkaniu. Skoro na przykład, jeżeli chodzi o tych skrzydłowych, zabrałem Kamińskiego, Grosickiego i Skurasia, no to w tym momencie stwierdziłem, że tego Kownackiego nie zabieram, moi drodzy. Jestem ciekaw, co sądzicie o tej mojej kadrze, czy zabralibyście podobnych zawodników. Oczywiście tu chcę zaznaczyć, że pobawiłem się w selekcjonera. Cichecki Mikołaj ogłasza kadrę na mundiale w Katarze. Moi drodzy, jak sądzicie, czy bym osiągnął sukces z tą reprezentacją? Oczywiście doskonale zdajecie sobie sprawę, że ta reprezentacja, którą wam tutaj przedstawiłem, pewnie Czesław Michniewicz zabierze innych piłkarzy. Na pewno no, zabierze 4 bramkarzy, ale pewnie jeżeli chodzi o kilku piłkarzy, to nie zaskoczy. Na przykład w tym zestawieniu, które wam tu przedstawiłem, to przewiduję, że na przykład Klicha może nie zabrać. Tak uważam, że zamiast Klicha może pojechać Kozłowski, bądź jeszcze Piotrowski. Jeżeli chodzi o napastników, to mi się wydaje, że Lewandowski, Milik, Świderski, Piątek pojadą. W ostatnim czasie możemy tak wnioskować, że Czesław Michniewicz, jeżeli chodzi o tych skrzydłowych, zabierze, moi drodzy, Skurasia, Grosickiego i właśnie Kamińskiego, bo w ostatniej chwili właśnie ten Skuraś skoczył do tej kadry tymi fenomenalnymi występami, a raczej Kownacki jakby stracił, bym powiedział, w tym rankingu u Czesława Michniewicza. No bo tak teraz na szybko, bo na początku przedstawiłem wam moją kadrę. Kilka dni temu, kiedy ta była lista 46 piłkarzy, przedstawiałem wam zawodników, których zabierze
Czesław Michniewicz. Oczywiście też miałem pewnego rodzaju dylematy, ale tak jak patrzę na moją kadrę, no to tak wiadomo, że zabierze czterech bramkarzy, zabierze jednak Skorupskiego, Drągowskiego, którego wykreśliłem, ale jeżeli chodzi o obrońców, których przedstawiłem, Bednarek pojedzie, Glik pojedzie, Kiwior pojedzie, Wieteska pojedzie, Jędza pojedzie i tu mogę mieć dylemat, jeżeli chodzi o Czesława Michniewicza, związany z Dawidowiczem. Tu tego nie jestem pewny, czy Czesław Michniewicz zabierze tego byłego piłkarza Werony. Tutaj może być taka sytuacja, że jednak że uzna, że Bielik może grać w pomocy i właśnie taki więc może zabrać pięciu obrońców, więc pewnie ten Dawidowicz u Czesława Michniewicza nie będzie. Jeżeli chodzi o wahadłowych, Kasz, Bereszyński, Zalewski, Frankowski, to myślę, że ci piłkarze bez problemu by pojechali. Jeżeli chodzi o pomocników, których wam tu wymieniłem, Bielik, Grosicki, Kamiński, Krychowiak, Skóraś, Szymański, Zieliński, Żurkowski, to mi się wydaje, że Klich właśnie z tego zestawienia u Czesława Michniewicza nie pojedzie. To tu nie będzie sentymentów, tu może się właśnie były trener Legii kierować, bym powiedział, pewnego rodzaju wytycznymi, jakby radą Piechniczka. Postaw na młodych. I tu może być taka sytuacja, że zamiast Klicha może zabrać na przykład Karbownika, albo Kozłowskiego, albo może Łęgowskiego. Na tej zasadzie, że nie, Klich był na Euro, ale moi drodzy, nie gra regularnie w klubie, jest doświadczonym piłkarzem, może już jest po drugiej stronie rzeki, ryzykuje, zabieram Kozłowskiego, bo jest przyszłością polskiej reprezentacji. Na takiej zasadzie, no bo nie wszyscy będą grać, tak na dobrą sprawę zagra 17 zawodników, więc zabieram bardziej takiego perspektywicznego Kozłowskiego. Tak, może postąpić Czesław Michniewicz. No i to napastników, jeżeli chodzi o Lewandowski, Mik, Świderski, Piątek, nie zabierze. Jestem właśnie przekonany, że tak jak wam przedstawiałem kilka tygodni temu te zestawienie, kiedy Czesław Michniewicz miał dylematy, pewnie w większości przypadków się potwierdzi. A teraz ten skład, który ja wam tutaj swój podałem, jakich ja bym zabrał, to tak jak wam tutaj przedstawiłem kilka korekt i pewnie to, co wam tutaj teraz powiedziałem, jakich piłkarzy Czesław Michniewicz zabierze. Chyba, że nas Michniewicz, bym powiedział, zszokuje, bo tak dedukuję. Słucham, co mówi obecnie selekcjoner i mówił coś takiego, że Czesław, właśnie Piechniczek powiedział, nie bój się ryzykować, żeby czasem postawił na młodego piłkarza i podawał przykład Tomaszewskiego i Młynarczyka. Ja tak się zacząłem zastanawiać, czy czasem, zobaczcie, możecie wtedy otworzyć, może będę wizjonerem, moi drodzy, bo tak analizuję i później czy trafię, bo tak zacząłem myśleć i kombinować, no bo zobaczcie, Grabara jest w formie, Skorupski, i do tego mamy właśnie Wojtka Szczęsnego, który wrócił po kontuzji jakby na tych wielkich imprezach, na Euro, na Mundialu, podobnie na Euro. Był na czterech wielkich imprezach, na trzech zawodził, zawsze jakiś numer wywinął. No poza tym ostatnim Euro, kiedy właśnie bronił fenomenalnie z Hiszpanią i Szwecją, ale był pewnego rodzaju nieszczęśliwym zawodnikiem. No i ja tak się zacząłem zastanawiać, czy Czesław Michniewicz nagle nie będzie pewnego rodzaju wizjonerem i na przykład zaskoczyłby nas na Mundialu i Szczęsny na podstawie dyspozycji na przykład w spotkaniu otwierającym naszym na Mundialu numer jeden by został Grabara albo Skorupski. Tak zacząłem kombinować, zastanawiać się, bo jak słuchamy Czesława Michniewicza, który mówi i mówił do niego Czesław Piechniczek, nie bój się, być odważny, stawiaj na młodych, kieruj się właśnie sercem. No to pewnego rodzaju mogłoby nas szokować, to właśnie w ten sposób mógłby skorzystać z tej rady Piechniczka, właśnie taka odwaga. Tak zacząłem po prostu zastanawiać się, ale chyba raczej Czesław Michniewicz nie postąpi, tak? Tylko wobec innego zawodnika, no bo to też można byłoby tak się zastanawiać, że na przykład nagle, że jednak na Krychowiaka nie będzie stawiał, tylko na jakiegoś młodego zawodnika Łęgowskiego zabierze i na to zamiast Klicha zawodnika pogoni Szczecin i wychodzi Łęgowski w pierwszym składzie, jeżeli by formę prezentował, no bo tak bym rozumiał właśnie ten przekaz Piechniczka. Albo mamy na przykład, wyobraźcie sobie, młody Wieteska, który gra regularnie w Clermont,
Przychodzi pierwszy mecz na Mundialu, Bednarek nie gra regularnie w Aston Villa, więc Czesław Michniewicz stawia na tego byłego zawodnika Legii Warszawa w pierwszym składzie. Właśnie pewnie o taką odwagę chodziło Piechniczkowi, żeby Czesław Michniewicz nie bał się stawiać na młodych w spotkaniu na Mundialu. Ten przykład z Wojtkiem Szczęsnym, żeby go odstawić i postawić na Grabarę czy na innego bramkarza, na przykład Skorupskiego, to można powiedzieć, że byłby bardzo, bardzo odważny. Ale tak się właśnie zastanawiałem. Zobaczymy, jaki scenariusz historia napisze. Zachęcam Was wszystkich do komentowania. Napiszcie w komentarzach, jak sądzicie, kogo Czesław Michniewicz zabierze na Mundial, a także napiszcie swój skład, jakich piłkarzy byście zabrali. Oto skład Mikołaja Cicheckiego, który pobawił się w menadżera. No, lata gry w Football Manager, Championship Manager, czy też jak Wam opowiadałem, polską ligę menadżer, robi swoje, człowiek ma doświadczenie, tych ileś spotkań obejrzał. No i także do tego dochodzi to, że jestem kibicem, pasjonatem i tutaj swój skład przedstawiłem, moi drodzy. Zachęcam do subskrypcji mojego kanału, dajcie łapkę do góry, także zaznaczcie dzwoneczek, napiszcie komentarze. Jeżeli chodzi o takie sprawy bieżące, moi drodzy, to na pewno w czwartek, kiedy już Czesław Michniewicz ogłosi tą swoją galową 26-osobową kadrę na Mundial w Katarze, moi drodzy, to ja wtedy skomentuję, no i będę Wam tutaj mówił o zaskoczeniach bądź o rozczarowaniu. Zobaczymy, czy ta moja kadra, którą Wam tu przedstawiłem i te różne właśnie domniemania, jakby, które tutaj właśnie dedukuję, tutaj analizuję i domyślam się, jacy piłkarze pojadą. Zobaczymy, czy te moje przewidywania potwierdzą się. Każdy z nas jest pewnego rodzaju selekcjonerem, także może jeszcze w tygodniu pojawi się też jeszcze jakiś materiał związany z polską ekstraklasą, ale tego nie obiecuję. Dziękuję serdecznie za uwagę. Do zobaczenia wkrótce. Hej!